Cześć, to ja, świnka Pepa. To mamusia świnka. To tata świnka. A to mój malutki brat, George. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. Pepa i George wrócili właśnie z placu zabaw do domu i zobaczyli, że mama świnka parkuje auto. Widziałeś, George, co ma mama świnka? Tak, tak, widziałem. Jajka niespodzianki. Jak myślisz, czy to dla nas? Tak, Pepa, dla nas, na pewno dla nas. Biegnijmy. Mamusiu świnko, kupiłeś te jajka dla nas, tak? Tak, tak, tak. To dla was. Dla ciebie, Pepo, ta różowa. O, z Hello Kitty, uwielbiam. A ta dla ciebie, George. Dziękuję, mamusiu. Ja też dziękuję. Kochamy cię, mamusiu. Ja też was kocham, moje skarby. Mamusiu, możemy już otworzyć swoje jajka? Oczywiście, otwierajcie. Dobrej zabawy. Pokażecie mi później, co było w środku? Tak, mamo świnko. Dobrze. Które jajko najpierw otwieramy, George? Moje, moje najpierw. Dobrze, George, to ja ci pomogę. Dobrze, to razem otwielajmy. Ja otworzę, moje to jest jajko. Co tam może być w środku, Pepo? Nie wiem, George. Zobacz. Jak dużo czarnych elementów. Rzucę ci to wszystko, George. To chyba jakieś zielone auto. Nie, to traktor, Pepo. Jak zrobić ten traktor? Poczekaj, George, ja ci pomogę. To jest dół twojego traktorka. Zobacz, George, to są cztery elementy. Ten będzie pierwszy. Już mamy drugi. I zostaw jeszcze jeden. Traktor gotowy. Super, piękny, duży traktor, zielony. A ty, Pepo, co masz w swoim jajku? Nie mogę się doczekać, co tam może być. Pomóż mi, George, otworzyć. O, jakie dziwne to jajo. Pół jest białe. Fajne masz to jajeczko. Prawie gotowe, George. Teraz otwieram. O, różowe. Co to jest, Pepo? Już otwieram, George. To taki wisiorek. O, piękny. Powieszę w swoim pokoju. Chodź, pokażemy mamie śwince. Mamusiu świnko, zobacz, co było w naszych jajkach. Ja mam traktor. A ja dostałam piękną Hello Kitty. Cieszę się, że jesteście zadowoleni z prezentów od zajączka. Tak, mamusiu świnko, tak, piękne prezenty. Chodź, Job, zaniesiemy na górę. Mam piękną Hello Kitkę. A ja mam duży traktor. Mamusiu świnko, my z George'em pójdziemy zobaczyć, kto to. Ciekawe, kto to, George? O, to dziadziu świnka. Witam was, moje skarby. Spotkałem zająca.
zostawił dla was niespodzianki. O, super! Bierzcie szybciutko, bo muszę jechać do pracy. Zobaczymy się później. Dziękujemy, dziadko Świnko. Dziękujemy. I dziadek Świnka pojechał szybko do pracy. Pa, kochani. Ciekawe, George, co tym razem będzie w naszych jajkach. Odpakowujemy. Możemy, mamo Świnko, odpakować? Oczywiście, oczywiście. To wasze prezenty. Szybko, George. Odpakowane, Pepo. To otwierajmy. O, twoje jest żółte, George, a moje pomarańczowe. Coś już tam widzę, George, w moim, a ty? Pepa miała Olafa z Krainy Lodu. O! A George znowu zabawkę do układania. Pomóc ci, George? Tak, tak, Pepo. O, jaki słodki lisek, George. Tak, tak, piękny lisek. Pepa, zanieście zabawki do pokoju i posprzątajcie tutaj. Dobrze, mamusiu Świnko. Posprzątamy. Pepa i George zanieśli zabawki do pokoju i wrócili na dół posprzątać. Tej czekolady dostarczy wam na cały rok. George, musimy jeszcze pozbierać te papierki. Pomóż mi. Dobrze, już pomagam. Gotowe, mamusiu Świnko, papierki posprzątane, czekolada poukładana. I znów ktoś zadzwonił do drzwi. Kto to tym razem? Może Suzy pomoże nam zjeść czekoladę? Otworzę, mamo Świnko. A to była babcia Świnka. Witam, moje wnusie kochane. Nie wiecie, kogo babcia spotkała? Zająca. I zostawił dla was niespodzianki. Proszę. To dla ciebie, Pepo. A to dla ciebie, George. Cieszycie się? Tak, babciu Świnka, dziękujemy. Mamy już ich dużo. Powiedział George. Macie dużo prezentów? O! Dzień dobry, mamo Świnko. Ile czekolady? Właśnie, całą spiżarnię mi to zajmie. Nie szkodzi. Jaka radość dzieci. Ciekawe, co tym razem będzie w moim jajku. I w moim. Otwieramy, George. Co tam mi jest? Jak ta czekolada pięknie pachnie. Co to? I ja mam kolejny obrazek, George. A ty? Jakieś drewno. Wysyp wszystko, George. Co to? Zastanawiała się Pepa. Nie wiem, co to, Pepo. Zaraz ci to zbuduję, George. To pięć drzewa, George, w którym ma dziuple ta śliczna wiewióreczka. Skakuj, wiewióreczko, do domku. I wiewióreczka wskoczyła do dziupli. Pepo! Tak, wiem, mamusiu Świnko, musimy posprzątać. Kolejne zabawki trafiły do pokoiku Pepy i George'a. Zabawki są super, ale najgorsze jest to sprzątanie, Pepo. Wiem, George. Też już się zmęczyłam tym sprzątaniem. Jeszcze tylko papierki. I koniec.
gotowe. Już posprzątaliśmy, mamusiu Świnko. Możemy iść się pobawić zabawkami? Tak, Pepo. Idźcie się pobawić. Pepa i George nie zdążyli jeszcze wyjść z jadalni, gdy zadzwonił dzwonek. Kto to może być? Pójdziemy otworzyć. To tata Świnka przyjechał kamperem wyładowanym niespodziankami. O nie, George! Uciekajmy! Ja nie chcę już sprzątać! Ja też nie chcę sprzątać! Uciekamy! Pepa i George pobiegli do swojego pokoju. Zdziwiony tata Świnka wysiadł z auta. Mamu Świnko, babciu Świnko, co tu się dzieje? Zapytał zdziwiony tata Świnka. Spojrzał jednak w lewo na kilka stert czekolady i wszystko zrozumiał. Dzieci mają dość niespodzianek. O, ho, 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 ho. Zaczął śmiać się tata Świnka. Śmiała się również mama Świnka. I babcia Świnka.